Akcja filmu rozpoczyna się w małym miasteczku Jurana w Australii. 16-letni Bo wraca późną nocą do domu na rowerze, gdy słyszy płaczącą na cmentarzu kobietę. Jest naga, pokryta brudem i prosi o pomoc. Bo boi się do niej podejść, ale chowa się za drzewem i zaczyna nagrywać film. Nagle słyszy kolejny hałas i jest świadkiem mężczyzny wyczołgującego się z grobu. Następnie znikąd pojawia się kilka kolejnych osób. Gdzie indziej sierżant policji o imieniu James otrzymuje telefon od starszej pani, która twierdzi, że jej pies wymknął się spod kontroli i zabił jej owce. Udaje się jej z pomocą i niechętnie uśmierca agresywnego psa. Posterunek policji otrzymuje telefon o zakłóceniach pochodzących z cmentarza, a James, będąc najbliżej miejsca, udaje się sprawdzić przyczynę. Ku swojemu zaskoczeniu znajduje nagą kobietę, która jest bardzo przestraszona i nie wie, jak się tam znalazła. Jej noga krwawi, więc wzywa pomoc medyczną. Hałas z innego grobu uświadamia mu, że jest więcej ludzi takich jak ona. Doktor Alicia przybywa kilka minut później i pomaga sierżantowi zebrać wszystkich nagich ludzi. Nieznajomi nie stawiają oporu, zamiast tego proszą o pomoc, ponieważ są strasznie zdezorientowani. Po zebraniu 5 osób jadą do oddalonego o kilka minut ośrodka zdrowia Alicji. Nie zauważają jednak starszego mężczyzny, który został w tyle. Bo, który obserwował zamieszanie z ciemności, widzi go odchodzącego i podąża za nim z ciekawości. Tymczasem Alicia każe nieznajomym przebrać się w czyste ubrania i sprawdza ich stan zdrowia. James zakłada, że są naćpani lub odprawiali jakiś satanistyczny rytuał, ponieważ żadne z nich nic o sobie nie pamięta. Kobieta znajduje na palcu obrączkę, która przypomina jej, że ma na imię Kate. Inną osobą jest Włoch, który błąka się, ponieważ nie rozumie angielskiego. Nagle przypomina sobie, jak przed czymś uciekał. Przebłysk przypomina mu, że ma na imię Carlo. James uspokaja Carlo przed ponownym wprowadzeniem go do domu. Sierżant staje twarzą w twarz z Kate i zastyga w bezruchu. Nie może uwierzyć własnym oczom i musi jej dotknąć, aby dowiedzieć się, czy jest prawdziwa. Nawet wtedy odmawia uznania jej istnienia, ponieważ jest jego żoną, która zmarła 2 lata temu. Doktor Alicia prosi go, aby przestał żartować z takich rzeczy, ale James nie mógł być bardziej poważny. Przynosi zdjęcie Kate, które przypomina jej, że w rzeczywistości była żoną Jamesa. Pokazuje mu nawet swoje znamie, które potwierdza, że nie jest tylko sobowtórem. Sierżant wybucha płaczem, przytłoczony nagłym zaskoczeniem. Gdzie indziej w mieście mężczyzna, który został pozostawiony, błąka się po okolicy, śledzony przez Bo. W końcu łapie chłopca i pyta, jakie są jego zamiary. Bo próbuje wyjaśnić, że wyłonił się z grobu, ale mężczyzna racjonalizuje, że musi śnić. Przedstawia się jako Patrick i prosi o zabranie go w jakieś miejsce, gdzie może dostać alkohol. Dzieciak nie chce już iść z nim, ale Patrick go do tego zmusza. W centrum medycznym Alicia sprawdza bazę danych i znajduje raporty medyczne Kate. Według nich zmarła 2 lata temu na raka piersi. Kate uważa, że to niedorzeczne, więc aby przyzwyczaić ją do rzeczywistości, James zabiera ją na jej grób. Jest na nim ogromna dziura, co wyraźnie oznacza, że się z niego wyczołgała. Widząc swoje imię na nagrobku, Kate wpada w panikę i ucieka. Zanim James podąża za nią, jego kolega z policji, sierżant Vic, przybywa, aby sprawdzić sytuację. James nie mówi mu o Kate ani o mieszkańcach cmentarza, nie chcąc zwracać większej uwagi na swoją zmarłą żonę. Następnie dzwoni do Alicji i mówi jej, że na cmentarzu jest wiele pustych grobów, co może oznaczać, że wszyscy w centrum medycznym zostali wskrzeszeni z martwych. Prosi ją, aby miała na nich oko, dopóki nie znajdzie Kate. W tym samym czasie jeden ze zmartwychwstałych widzi imię Anna na książce i przypomina sobie, że to jej imię. Powoli wszyscy zaczynają odzyskiwać pamięć. Chwilę później James znajduje Kate w parku, który często odwiedzali. Przeprasza ją za przyprowadzenie na cmentarz i obiecuje, że się nią zaopiekuje. Przypomina to Kate, jak pomocny był jej mąż, gdy leżała na łożu śmierci. Z kolei Patrick i Bo włamują się do pubu. Patrick był tu od dawna, stąd drastyczne zmiany sprawiają, że traci zmysły. Zaczyna niszczyć rzeczy, zanim chłopak zaproponuje mu piwo. Następnie idą do sklepu spożywczego i okradają go, udając klienta i włamywacza. W krótkim czasie zaprzyjaźniają się ze sobą, mimo że Patrick jest dzikim rasistą i śmieje się, gdy dowiaduje się, że rdzenni Amerykanie są dopuszczeni do szkół. Po drodze natrafiają na pomnik Patryka i odkrywają, że był on pierwszym burmistrzem Jurary, który zmarł ponad 150 lat temu. Początkowo starzec nie chce w to uwierzyć, ale wkrótce godzi się ze swoją niezwykłą egzystencją. James zabiera Kate z powrotem do domu Alicji i dyskutują o tym, co powinni zrobić dalej. Jeśli wieść o ich istnieniu się rozniesie, armia badaczy i naukowców będzie chciała na nich eksperymentować. Dlatego postanawiają zachować wszystko w tajemnicy. Carlo ponownie wybiega na ulicę, gdy nikt nie patrzy. Później zostaje odnaleziony przez sierżanta Vika i wtrącony do celi. Zamknięte miejsce przypomina mu czas, kiedy on i jego brat Alexandro zostali uwięzieni przez amerykańskich żołnierzy. Alexandro nie mógł znieść presji, więc popełnił coś nie do pomyślenia i podczas próby zaalarmowania żołnierzy, Carlo został zastrzelony i zabity.
W teraźniejszości pamięta każdą część swojego życia. Wkrótce potem przyjeżdża James, prosząc Vicka, aby poszedł do domu, ponieważ nie ma jeszcze jego zmiany. Vick myśli, że to dziwne, ale nie pyta go o zdanie. Następnie James przyprowadza Carlo z pozostałymi do domu. Anna zna trochę włoski i może przetłumaczyć zdania Carlosa za pozostałych. Okazuje się, że on i jego brat pochodzili z Sicilii, kiedy rozpoczęła się wojna, ale zostali uwięzieni w obozie jenieckim w Juranie. Anna rozumie, o jakim obozie mówi, ponieważ również żyła w tym samym czasie. Alicia przypomina sobie, że ma 90-letniego pacjenta o imieniu Alessandro Nico, który może być bratem Carlosa. James proponuje, że zawiezie go do domu brata, który znajduje się na obrzeżach miasta. Jednak po drodze, przechodząc przez most, oczy Carlosa zaczynają krwawić. Krzyczy z bólu, aż jego ciało rozkłada się i zamienia w pył. James nie może nic zrobić, by mu pomóc. Szybko zbiera pył, którym stał się Carlos, i wraca do centrum medycznego. Następnego ranka James i Kate rozmawiają o tym, co wydarzyło się po jej śmierci. Kate pamięta już prawie wszystko ze swojego życia. Chce wrócić do domu, aby spać we własnym łóżku, ale James uważa, że lepiej będzie, jeśli zostanie z Alicją przez jakiś czas. Wraca do domu, aby się odświeżyć, i widzimy, że ma drugą żonę w ciąży. Ma na imię Sara i była najlepszą przyjaciółką Kate. W następnej scenie widzimy innego mężczyznę wyłaniającego się z ziemi, tak jak zrobili to wcześniej inni. Jego grób nie ma nagrobka, więc jego tożsamość jest nieznana. Alicia i James spotykają się na cmentarzu i dowiadują się, że Alessandro zmarł zeszłej nocy mniej więcej w tym samym czasie co Carlos. Alicia uważa, że to zbieg okoliczności, ponieważ był bardzo stary. James zostaje poinformowany o nagim mężczyźnie biegającym po szkole. Udaje się tam, aby zapewnić mu bezpieczeństwo, ale w przeciwieństwie do innych, ten mężczyzna jest agresywny. James musi skuć mu ręce, zanim zawiezie go do centrum medycznego. Tymczasem ranna dziewczyna o imieniu Kirsty od rana jęczy z bólu. Okazuje się, że rana jest zainfekowana i musi dostać się do miejskiego szpitala, aby uzyskać odpowiednią opiekę. Kiedy nowy chłopak zostaje w końcu przywieziony do centrum medycznego, Alicia zachowuje się dziwnie. Wydaje się, że wie, kim on jest, ale udaje, że spotkała go po raz pierwszy. James, Kirsty i inny facet o imieniu Charlie, który zmarł około 100 lat temu, wyruszają do szpitala. Ale kiedy docierają do mostu, zmartwychwstali zaczynają chorować. James zauważa, że jest to samo miejsce, w którym zmarł Carlos. Natychmiast wycofuje samochód, a stan duetu poprawia się, co oznacza, że mogą żyć tylko w Juranie. Jeśli spróbują wyjść, skończą jak Carlos. W innym miejscu Patrick i Bo spotykają się ponownie po nocy spędzonej osobno. Patrick ukradł ubrania ze sklepu, ale uważa, że to w porządku, ponieważ jest pierwszym burmistrzem. Zaczyna odzyskiwać wspomnienia o tym, jak okradał biednych, aby zarobić więcej pieniędzy jako burmistrz. Pamięta również, że został zabity przez rdzennego Amerykanina przed swoją posiadłością. Patrick nadal ma coś ważnego, ukrytego w tym domu, co chce odzyskać. Anna i Kate wychodzą na spacer i trafiają na cmentarz. Anna dowiaduje się, że jej prawdziwe imię to Maria, a Anna jest jej córką, która zmarła tego samego dnia co ona. Płacze na jej grobie, prosząc ją o powrót do życia. Kiedy się uspokaja, postanawiają udać się do domu Jamesa. Wchodzą tylnymi drzwiami i nie trzeba długo czekać, by zobaczyć ślubne zdjęcie Sary i Jamesa. Zanim Kate zdążyła się przygotować, ciężarna Sara wraca ze sklepu. Oboje szybko uciekają, zanim zostają złapani, ale Kate ma złamane serce. Chwilę później James znajduje Kate idącą ulicą i próbuje do niej podejść. Ona jednak nie chce go słuchać i idzie w kierunku mostu. W rezultacie zachorowała jak inni, a on musiał siłą sprowadzić ją z powrotem do centrum medycznego. James chce powiedzieć Vickowi o Kate i innych, aby mogli poprosić o pomoc z zewnątrz, ale Alicia jest temu przeciwna. Kiedy jej nie słucha, zabiera grupę do tajnej stodoły, nie mówiąc mu o tym. Na posterunku policji James mówi Vickowi o wszystkim, ale mężczyzna myśli, że blefuje. Później tej nocy jedzie do domu, kiedy ulega wypadkowi. Samochód jest zniszczony, a jego głowa jest ranna, ale na szczęście wychodzi z tego żywy. Co dziwne, nie idzie do lekarza i kończy oczyszczając ranę w łazience na stacji benzynowej. Zachowuje się również bardzo dziwnie i nabiera nagłej ochoty na znalezienie każdej wskrzeszonej osoby za wszelką cenę. W międzyczasie Maria odwiedza swój dawny dom, który przypomina jej o córce i mężu. Wkrótce jednak zostaje wyrzucona przez obecnych właścicieli domu. W desperacji udaje się do kościoła i oświadcza, że jest cudem zesłanym przez Boga na ziemię. Pracownik prosi ją, aby usiadła i potajemnie donosi policji o szalonej kobiecie. Gdzie indziej Bo oprowadza Patryka po mieście i w końcu znajdują jego starą posiadłość. Ktoś najwyraźniej tam mieszka, ale nie dba o to miejsce. Patrick zaczyna szukać czegoś w kominku, ale Bo zostaje przyłapany przez grupę nastolatków. Okazują się być rozpieszczonymi prawnukami Patricka. Pomimo świadomości, że dzieciak się włamał, proszą go, by usiadł i zapalił z nimi trawkę. Chwilę później przyjeżdża ich matka i wrzucają Bo pod autobus, by ratować siebie. Zostaje wezwana policja i chłopak zostaje zabrany,
podczas gdy Patrick obserwuje go z balkonu. W ręku trzyma pudełko, którego desperacko szukał. James idzie do kościoła i znajduje zapłakaną Marię. Potrzebuje jej, aby wyjawiła, gdzie Elisia zabrała pozostałych, ale ona zgadza się to zrobić tylko wtedy, gdy dowie się, gdzie jest jej mąż Leon. James sprawdził już wszystkich zmartwychwstałych i wie, że Leon mieszka w domu starców. Maria spotyka męża po latach i jest przepełniona szczęściem, ale Leon nazywa ją dziwką. James ujawnia, że mężczyzna ma demencję, ale Maria widzi, że naprawdę miał na myśli to, co powiedział. Następnie dostaje przebłyski przeszłości, kiedy była w samochodzie, a inny mężczyzna dotykał jej nogi. Mężczyzna nazywa się Don Smith, którego James rozpoznaje jako właściciela salonu samochodowego. On i Maria idą do Dona i pytają go o jego związek z nią. Ku uldze Marii, Don ujawnia, że kiedyś próbował ją poderwać, ale ona uderzyła go w twarz i odeszła. Po odkryciu prawdy Maria przyprowadza Jamesa do stodoły, gdzie wszyscy są. Znajduje Kate samą i twierdzi, że on i Sara związali się tylko z powodu jej śmierci. Jednak nie jest gotowy zapomnieć o Kate teraz, gdy wróciła. Kiedy Kate sugeruje oficjalne zerwanie, James wpada w panikę i prosi ją, by pojechała z nim. Jadą do domu nad brzegiem jeziora, w którym znajdują się wszystkie jej rzeczy. James kupił dom po jej śmierci, ponieważ czuł, że trumna jest zbyt mała. Przytłoczona wszystkim, Kate całuje męża i oboje się kochają. Vic nieustannie próbuje odnaleźć Elisie i grupę. Przeszukuje jej centrum medyczne, a nawet idzie przesłuchać Sarę, ale bezskutecznie. Z powrotem w stodole nowy facet odmawia rozmowy z kimkolwiek. Kiedy Kirsty próbuje zmusić go do rozmowy, popycha ją na ścianę i uderza także innych. Chwilę później opamiętuje się i postanawia odłączyć się od grupy. Elisia zapewnia go, że w końcu przypomni sobie, kim jest, ale chłopak po prostu odchodzi. Rano Maria idzie do Leona z jego ulubionym daniem, ale ten ponownie nazywa ją dziwką. Scena przechodzi do retrospekcji. Maria zawsze była wierna swojemu mężowi, ale on oskarżył ją o spanie z domem. Nie chciał jej słuchać, więc w złości zabrała kluczyki do samochodu i odjechała. Ale po drodze zdała sobie sprawę, że Anna ukrywa się na tylnym siedzeniu. Samochód rozbił się, co spowodowało śmierć matki i córki. Po uświadomieniu sobie, że była przyczyną śmierci Anny, Maria odwiedza stulecie i płacze na jej grobie. Nagle podchodzi do niej Vic, który twierdzi, że jest tutaj, aby jej pomóc. Jeśli film ci się spodobał, zostaw suba i łapkę w górę. Miłego dnia.